Głównymi czynnikami, które naukowcy analizują podczas pomiaru zdolności umysłowych zwierząt, są m.in. samoświadomość, zakres emocjonalny, używanie narzędzi, zachowania podczas zabawy, pamięć krótko- i długoterminowa, struktury społeczne i zachowania społeczne. Koncentrując się na tych cechach, przedstawię Wam dzisiaj listę jednych z najmądrzejszych zwierząt na świecie. 10. Gołąb. Gołębie są uważane za jedne z najmądrzejszych ptaków, a nauka zaczęła ostatnio to mierzyć. Według jednego z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Wiedeńskim, gołębie potrafią rozpoznawać poszczególne ludzkie twarze na zdjęciach, co sugeruje, że mają wyższy poziom inteligencji niż wcześniej sądzono. Gołębie to niesamowite zwierzęta. Ich zdolność znajdowania drogi do domu przez setki, a nawet tysiące kilometrów nie ma w sobie równych w Królestwie Zwierząt. Ta niesamowita zdolność była używana przez wieki do dostarczania wiadomości dla rodziny królewskiej, dowódców wojskowych i innych znaczących osobistości. Niestety nie jest do końca wiadome, w jaki sposób gołębie to robią. Jednak różne badania sugerowały techniki, takie jak wewnętrzny kompas, mapowanie środowiska, fal dźwiękowych o niskiej częstotliwości, wykorzystywanie ziemskiego pola magnetycznego, a nawet zapamiętywanie drogi do domu. Gołębie wykazują również wysoki poziom inteligencji społecznej, często tworząc bliskie więzi z innymi gołębiami i współpracując z ludźmi. 9. Szczur. Szczury są niezwykle inteligentnymi zwierzętami, są wspaniałymi zwierzakami domowymi. Gryzonie te z natury są ciekawe, mają dobrą pamięć i są doskonałymi uczniami. Rozumieją złożone koncepcje i kiedy nauczą się, jak to zrobić, jest mało prawdopodobne, że o tym zapomną. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, ale szczury należą do 10 najmądrzejszych gatunków zwierząt na świecie. Zdaniem naukowców, szczury potrafią podejmować decyzje na podstawie posiadanych informacji i wiedzy o sytuacji. Chociaż mózg szczura znacznie mniejszy niż nasz, są one zaprojektowane i funkcjonują w podobny sposób. Szczury są zwierzakami bardzo społecznymi, komunikują się ze sobą głównie na dwa sposoby. Za pomocą ultradźwiękowych wokalizacji i feromonów. Mają doskonały słuch i komunikują się ze sobą, wytwarzając i rozpoznając znaczne częstotliwości ultradźwięków, których ludzie nie słyszą. Kiedy szczur wokalizuje z częstotliwością słyszalną dla ludzi, szczur może być zestresowany lub przestraszony i używa dźwięku, aby zaprotestować przeciwko dyskomfortowi lub wyrazić ból. Niektóre szczury będą piszczeć lub chrząkać, aby porozmawiać ze swoimi właścicielami. Dzikie i oswojone szczury oznaczają teren moczem. Mocz jednego szczura dostarcza innym szczurom informacji, które pomagają zidentyfikować jego gatunek, wiek, płeć, miejsce w hierarchii społecznej i status reprodukcyjny. Znakowanie pomaga szczurom określić, gdzie się znajdują, a podążając śladami zapachowymi, które pozostawiły w środowisku inne szczury, mogą dowiedzieć się, gdzie były i jaką wybrać drogę, aby wrócić do bezpiecznego domu. 8. Kruk. Kruki to masywne ptaki o grubej szyi i charakterystycznych kudłatych piórach na gardle. Występują w wielu różnych środowiskach. Wydaje się, że preferują mocno ukształtowane krajobrazy, które zapewniają odpowiednie klify do gniazdowania i tworzą dobre warunki termiczne do szybowania. Kruki występują na obszarach przybrzeżnych lub zalesionych w pobliżu rozległych, otwartych przestrzeni do żerowania. Inteligencja kruka jest porównywalna z inteligencją szympansa, czy to w znajdowaniu pożywienia, komunikowaniu się czy zabawie. Widziano kruki bawiące się szyszkami sosnowymi lub gałązkami, rzucając kamieniami w intruzów, a nawet zjeżdżające z pokrytych śniegiem dachów. Kruk posługuje się złożonym językiem dźwięków, gestów i pozycji. Wskazuje dziobem coś tak, jakbyśmy to robili z palcem wskazującym. Lub chwyta przedmiot, aby zwrócić uwagę swojego gatunku. Kruk rozpoznaje swoich przyjaciół nawet po kilku latach rozłąki i pociesza ich po przegranej walce, czyszcząc im pióra lub dając im jedzenie. Będąc w niewoli, kruki mogą nauczyć się mówić lepiej niż niektóre papugi. Naśladują również inne odgłosy, takie jak silniki samochodów, spłukiwanie toalet oraz odgłosy zwierząt i ptaków. Wiadomo, że kruki naśladują wilki lub lisy, aby przyciągnąć je do zwłok, których kruk nie jest w stanie rozłupać. Dzięki temu, kiedy wilk skończy jeść, kruk dostaje resztki. 7. Świnia. Wielokrotne badania na świniach wykazały, że są to zwierzęta wysoce inteligentne. W badaniach klinicznych dowiedziono, że mają abstrakcyjne myśli, używają narzędzi, rozpoznają własne imiona, śnią i wykonują polecenia. Inne testy wykazały, że świnie mogą grać w gry wideo, a nawet odróżniać rysunki. Co ciekawe, dzielimy ze świniami około 94% naszego DNA. To podobieństwo w DNA wyjaśnia, dlaczego świnie są często wykorzystywane jako zamienniki narządów ludzkich w przemyśle medycznym, czy to jako modele w badaniach medycznych i naukowych, czy też do wykorzystywania w programach szkolenia medycznego ze względu na ich anatomiczne podobieństwo do ludzi. Świnie mają zdolność doświadczania ludzkich emocji, takich jak szczęście,
przejście, podniecenie, strach i niepokój. Zapamiętują ważne informacje przez długi czas. Jeśli znajdą larwę w jednym miejscu, będą pamiętać, żeby zajrzeć tam następnym razem. Świnie mają również wyrafinowany zmysł orientacji i mogą znaleźć drogę do domu z ogromnych odległości. Jeden ze sposobów, w jaki świnie komunikują się ze sobą, są wyraźne pomruki i piski. Zidentyfikowano ponad 20 wokalizacji, z których każda przekazuje inną wiadomość. Matki mają specjalne wołania do swoich prosiąt, a prosięta uczą się rozpoznawać wołania matki. Świnie wolą przebywać w grupach i stresują się, gdy są same. Tworzą silne więzi między sobą, a nawet innymi zwierzętami i ludźmi. Te przyjaźnie mogą trwać całe życie świni. Świnie trzymane w grupach przytulają się do siebie oraz zapewniają sobie ciepło i komfort. 6. Ośmiornica. Ośmiornice to fascynujące stworzenia, począwszy od wyglądu, a skończywszy na wszystkich opowieściach, które się wokół nich obracają. Większość rodzajów ośmiornicy żyje w pobliżu wybrzeża i buduje swoje domy w skałach i koralowcach. Niektóre gatunki żyją na dnie oceanu, budując swoje domy w jaskiniach. Mózgi ośmiornicy są duże i złożone z doskonałą pamięcią długoterminową i umiejętnością rozwiązywania problemów. Co ciekawe, ramiona ośmiornicy mają własny umysł. 2/3 neuronów znajduje się w jej nogach, a nie w głowie. W rezultacie ramiona mogą rozwiązać problem, jak otworzyć skorupiaka, podczas gdy ich właściciele są zajęci robieniem czegoś innego. Na przykład sprawdzeniem jaskini w poszukiwaniu bardziej jedalnych smakołyków. Ramiona mogą zareagować nawet po całkowitym odcięciu. W jednym eksperymencie odcięte ramiona szarpały się z bólu, gdy naukowcy je szczypali. Jeśli ośmiornica straci ramiona lub macki, to je odrosną. Niezwykłą rzeczą w tej regeneracji jest to, że nowe ramię jest tak samo dobre i również posiada mózg. Pełne zregenerowanie utraconej kończyny zajmuje ośmiornicy ponad 100 dni. Te stworzenia mają 3 serca, które mają nieco inne role w ich ciele. 2 z nich pompują krew do skrzeli, a 3 serce utrzymuje krążenie w narządach. Ich zdolność do zmiany kolorów, użycia większej siły w porównaniu do ich masy ciała i tryskanie atramentem, gdy czują się zagrożone, jest dowodem na to, że mają umiejętność rozwiązywania problemu. Eksperymenty wykazały, że ośmiornice potrafią otwierać butelki zabezpieczone przed dziećmi, znajdować drogę w labiryncie, odróżniać ludzi od innych i angażować się w oszukańcze czynności, takie jak udawanie, że poruszają kamieniami. Zdolność robienia tego wszystkiego przyniosło im reputację najmądrzejszych bezkręgowców na świecie. 5. Afrykańska szara papuga. Afrykańskie szare papugi to piękne i imponujące zwierzęta. Są również jednymi z najpopularniejszych gatunków ptaków, trzymanych jako zwierzę domowe. Niektóre badania wykazały, że w pełni rozwinięte osobniki mają taki sam poziom inteligencji jak małe dziecko. Ptaki te mogą identyfikować, żądać, odmawiać, kategoryzować i oceniać ilościowo ponad 80 różnych obiektów oraz odpowiadać na pytania dotyczące koncepcji, koloru i kształtu. Gatunek ten ma dość podobną strukturę mózgu do nas ludzi. Po przeprowadzeniu badań niektórzy badacze stwierdzili, że papugi mają powiększony przyśrodkowy obwód jądra spiralnego, który przekazuje wiadomości między korą mózgową a móżdżkiem. Dzięki temu są jednymi z najbardziej rozmownych ptaków. Mają bogate słownictwo, a zarówno dzikie, jak i uwięzione osobniki uczą się różnych słów i dźwięków. Wiele osób opisuje, że ich pupil mówi w sposób, który faktycznie pasuje do kontekstu rozmowy i ma sens. Ten gatunek papugi jest monogamiczny, co oznacza, że w danym momencie łączy się tylko z jednym towarzyszem. W naturze przejawiają się zachowania takie jak troska i altruizm. W wychowaniu potomstwa biorą udział oboje rodziców. Szare papugi są bardzo wrażliwe. Niektórzy badacze uważają, że ich wrażliwość na stres jest dość podobna do ludzkiej. Kiedy przeżywają smutek, wydają ludzki płacz, tracą apetyt i gubią pióra. Afrykańskie szare papugi mogą dożyć nawet 70 lat. 4. Słoń. Słonie to bardzo inteligentne stworzenia. Na świecie istnieją 3 różne gatunki. Słon afrykański sawanowy, słon afrykański leśny i słoń azjatycki. Ze wszystkich zwierząt lądowych mają największy mózg i 3 razy więcej neuronów niż ludzie. Słonie mają niesamowitą pamięć. Potrafią przypominać sobie odległe miejsca, gdzie mogli znaleźć wodę i pożywienie. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że dostosowują swój harmonogram tak, aby dotrzeć na miejsce, kiedy owoce będą już dojrzałe. Co ciekawe, rozpoznają inne słonie oraz ludzi, nawet po upływie wielu lat. Odkryto również, że słonie rozpoznają się w lustrze, co umieszcza je w ekskluzywnym klubie samoświadomości, którego innymi członkami są małpy człekokształtne, w tym ludzie i delfiny. Słonie wykazują zachowania, które my, ludzie, rozpoznajemy jako współczucie, życzliwość i altruizm. W badaniu zachowania słonia naukowcy odkryli, że kiedy słoń był niespokojny, inne pobliskie słonie odpowiadały zawołaniami i dotknięciami, mającymi na celu pocieszenie osobnika. Słonie, które są świadkami zabicia członka rodziny przez kłusowników, mają objawy zespołu stresu pourazowego. Słonie smucą się, gdy umrze bliski towarzysz lub członek rodziny. Zwierzęta te wykazują zainteresowanie badając, dotykając i wąchając zmarłe zwierzę. Długo po śmierci zwierzęcia słonie wracają i dotykają pozostałych kości stopami i trąbami. Słonie używają swoich trąb do wąchania, jedzenia, oddychania pod wodą, wydawania dźwięków,
dźwięków oczyszczania się i obrony. Słoń, wyciągając swoją trąbę, używa zmysłu węchu, aby określić, które pokarmy może zjeść. Zabawnym faktem jest to, że słoniątka ssają swoją trąbę, jak ludzkie niemowlęta swoje kciuki. Słonie komunikują się na różne sposoby, w tym dźwiękami takimi jak trąbki, językiem ciała, dotykiem i zapachem. Te mądre stworzenia są zagrożone wyginięciem. Obecnie największym zagrożeniem dla tych zwierząt są przestępstwa związane z dziką przyrodą, głównie kłusownictwo oraz utrata siedlisk. 3. Delfin butlonosy. Delfin butlonosy jest niezwykle wszechstronnym stworzeniem. Są społecznie uzdolnionymi, inteligentnymi, zwinnymi, radosnymi i zabawnymi stworzeniami, które mają wiele podobieństw emocjonalnych z ludźmi. Delfiny butlonose mieszkają w ciepłych wodach o umiarkowanym klimacie. Zasięg występowania tego delfina nie obejmuje zimnych arktycznych wód. Te piękne stworzenia mają krótki, gruby dziób i zakrzywione usta, co sprawia wrażenie, jakby zawsze się uśmiechały. Zwykle są koloru szarego i mierzą od 2 do 4 metrów długości. Badania sugerują, że delfiny butlonose są samoświadome, co jest uważane za oznakę wysoko rozwiniętego abstrakcyjnego myślenia. Jeden z takich wskaźników jest to, że wykazano, że są w stanie rozpoznawać się w lustrze, co do niedawna było obserwowane tylko u ludzi i małp człekokształtnych. Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości zwierząt interesują się także telewizją, podczas gdy szympansy nauczyły się odpowiednio reagować na telewizję dopiero po długim okresie szkolenia. Delfiny odpowiednio reagują na obrazy za pierwszym razem. Delfiny mają dwie półkule, tak jak ludzie. Półkule są podzielone na 4 płaty zamiast 3, jak nasze. Czwarty płat w mózgu delfina jest gospodarzem wszystkich zmysłów, podczas gdy u człowieka zmysły są podzielone. Niektórzy uważają, że posiadanie wszystkich zmysłów w jednym płacie pozwala na dokonywanie natychmiastowych i często skomplikowanych ocen, które znacznie wykraczają poza ludzkie możliwości, co czyni go niezwykle inteligentnym. Delfiny butlonose to zwierzenia społeczne. Podróżują w grupach, które mają około 10 do 15 osobników. W tych grupach razem się bawią i polują, a także współpracują przy wychowywaniu młodych delfinów i pomagają sobie nawzajem. Młode potrafią pływać od urodzenia, ale przez prawie 2 lata są całkowicie uzależnione od karmienia mlekiem matki. Ponieważ małe delfiny nie mają warg, nie mogą ssać mleka. Jego matka wtryskuje mu mleko bezpośrednio do pyska. Co ciekawe, umiejętności łowieckie nabywają już po 6 miesiącach. Podczas snu delfiny butlonosy mają jedno oko otwarte, a drugie zamknięte. Aby nie utonąć podczas snu, tylko połowa ich mózgu zasypia. Kiedy lewy mózg śpi, ich prawe oko jest zamknięte i odwrotnie. Delfiny mają jedne z najbardziej wyszukanych zdolności akustycznych. Komunikują się wydając różne dźwięki, w tym gwizdy, jęki i skowyty. Są w stanie zrozumieć dwie części ludzkiego języka, symbol, które oznaczają przedmioty i działania, a także składnie, która reguluje ich strukturę. Delfiny komunikują się również za pomocą dotyku. Największym zagrożeniem dla delfinów jest zanieczyszczenie wód i nadmierny połów ryb, kiedy przypadkowo wpadają do sieci rybackich. 2. Orangutany. Orangutany to człekokształtne małpy, które występują tylko w Azji. Znane są ze swojego charakterystycznego czerwonego futra oraz tego, że są największymi ssakami drzewnymi i większość swojego czasu spędzają na drzewach. Orangutany mają ogromną siłę oraz ramiona, które ich rozpiętość może sięgać nawet 2 metrów. Taka budowa ciała pozwala im się huśtać z gałęzi i wisieć do góry nogami przez długi czas, aby zbierać owoce i jeść młode liście. Orangutany dzielą z nami 97% swojego DNA. Mają pamięć długotrwałą, podobną do ludzkiej. Podobnie jak inni przedstawiciele rodziny człekowatych, mają wysokie zdolności poznawcze. Zdolność rozumowania przyczynowo-skutkowego i rozpoznawania swojego odbicia w lustrze. Orangutany używają prostych narzędzi, które same stworzą. Konstruują wyszukane gniazda. Liście służą im jako rękawiczki do chwytania kolczastych gałęzi oraz podkładki do siedzenia. Patyki zaś służą do wydobywania nasion i owadów z owoców. Elastyczne korzystanie z narzędzi jest ściśle związane z wyższymi procesami umysłowymi, takimi jak umiejętność planowania działań. Orangutany potrafią się śmiać, gdy walczą lub bawią się ze sobą, wydają odgłosy przypominające śmiech. Wiadomo też, że łaskoczą się nawzajem. Orangutany są ogrodnikami lasu, odgrywając istotną rolę w rozsiewaniu nasion w swoich siedliskach. Niezwykle niski wskaźnik reprodukcji orangutanów sprawia, że ich populacje są zagrożone. Samice rodzą jedno dziecko od 3 do 5 lat, więc odbudowa tych gatunków po spadku populacji może zająć dużo czasu. Wraz ze wzrostem inteligencji, wraz ze wzrostem ingerencji człowieka, orangutany stają w obliczu rosnącego ryzyka wyginięcia. 1. Małpy bonobo. W lasach RPA żyje naprawdę wyjątkowy gatunek małp człekokształtnych. Jeden z najbliższych krewnych człowieka. Mowa tu o małpach bonobo. Małpy te mają cechy bardzo podobne do ludzkich.
A to dlatego, że dzielą z nami ponad 98% naszego DNA. Gatunek ten posiada w mózgu neurony rzeczonowate. Neurony te prawdopodobnie odpowiedzialne są za doświadczenie empatii i zdolność odczuwania złożonych emocji. Dzięki tym zdolnościom tworzone są społeczności, które cenią współpracę, pokój, stabilność oraz wykazują chęć dzielenia się jedzeniem i schronieniem z innymi członkami stada. W przeciwieństwie do większości gatunków małp przekształtnych, bonobo, żyją w matriarchalnym społeczeństwie, w którym wybrana grupa starszych samic ma decydujący głos w kwestii tego, gdzie grupa podróżuje, kiedy je i podejmuje inne ważne decyzje. Samce, których matki pełnią ważną funkcję w grupie, zyskują wyższą pozycję w hierarchii. Bonobo są najgłośniejszymi małpami człekokształtnymi. Szeroko używają swoich głosów do wyrażania siebie i komunikowania się z innymi. Głosy bonobo są zwykle stosunkowo wysokie i melodyjne, w przeciwieństwie do niższych i bardziej gardłowych pokrzykiwań szympansów. Bonobo mają wiele różnych wokalizacji dla różnych sytuacji. Od 2020 roku na wolności żyje tylko od 10 do 50 tysięcy tych małp człekokształtnych. Oczekuje się, że ta liczba zmniejszy się jeszcze bardziej, ponieważ ludzie niszczą coraz więcej ich naturalnego środowiska. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania i lajkowania. Cześć!